Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na wpajęczynie pytań. Gościem programu jest dziś Małgorzata Tracz, przewodnicząca partii Zieloni, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani poseł, jak zdrowie? Bo to chyba dziś najważniejsze pytanie w tych czasach. Na szczęście dobrze. No, mam nadzieję, że też powoli ta epidemia będzie się kończyć i no, mniejsze będą jej skutki. W tym tygodniu, właśnie w czasie epidemii, do Sejmu wróciła dyskusja na temat edukacji seksualnej, aborcji, a także udziału dzieci nieletnich w polowaniach. To wszystko ustawy, projekty ustaw obywatelskich. Głosami posłów trafiły do prac dalszych w komisji. Spodziewała się Pani tego? Niestety spodziewałam się. Rzeczywiście wpłynęły 4 takie projekty. Edukacja seksualna, aborcja, udział dzieci w polowaniach, a także kwestia mienia pożydowskiego. Wiadomo, no, po pierwsze zasadność, prawda? No, mamy środek epidemii, chcemy tworzyć w Sejmie jak najlepsze rozwiązania dla Polek i Polaków, dla osób, które tracą pracę, dla przedsiębiorców, którzy stoją przed wyborem, czy zwalniać pracowników, czy jakoś uda się ten kryzys przetrwać. A w tym czasie Sejm poświęca 2 dni no, na debatę, chociaż też ta debata w Sejmie, tak zwanym Sejmie niemym obecnie, jest bardzo ograniczona, ale poświęca 2 dni na zajmowanie się kontrowersyjnymi projektami, które rzeczywiście dzielą społeczeństwo. No, my tutaj nie mieliśmy wątpliwości jako Koalicja Obywatelska, że te projekty po prostu są niedobre, prawda? Bardzo polaryzujące, krzywdzące, niezgodne z konstytucją, więc głosowaliśmy przeciwko przekazaniu tych projektów do dalszych prac w komisjach. No, widzieliśmy też poruszenie, prawda, w kręgach różnych osób. Ogólnopolski strajk kobiet, środowiska feministyczne organizowały, no, tak jak się dało w tych czasach pandemii, protest przeciwko zaostrzeniu ustawy aborcyjnej. Pani też się włączyła w ten protest? Tak, oczywiście. No, wspierałam tutaj Martę Lempart, liderkę Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Też koszulki nam dała do Sejmu, żebyśmy mogli wspierać. Był protest pod Sejmem, taka kolejka się ustawiała, prawda, wzdłuż właśnie barierek, tylko po drugiej stronie ulicy, tych barierek sejmowych, z zachowaniem odstępów co 2 metry, z maseczkami na twarzach. No, nie można, prawda? Jak dzieją się złe rzeczy, to no, trzeba znaleźć jakiś sposób, aby to wyrazić. A Pani zdaniem te projekty wrócą za kilka miesięcy, czy na dobrych kilka lat utkną właśnie w komisjach? Mam nadzieję, że utkną w komisjach. Też spójrzmy na to, że to jest już 6. miesiąc funkcjonowania Sejmu i takie projekty obywatelskie, które nawet były złożone w poprzedniej kadencji, muszą być przez Sejm rozpatrywane. Pytanie, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie dało, tak, do porządku obrad tych projektów 3, 4 czy nawet 2 miesiące temu, tylko teraz w momencie takiego kryzysu i gospodarczego i kryzysu służby zdrowia zdrowotnego i to jeszcze przed wyborami prezydenckimi. Wydaje mi się, że to był cynizm, prawda, żeby polaryzować jeszcze bardziej polskie społeczeństwo. No i sam fakt, że Prawo i Sprawiedliwość głosowało za tym, by te projekty trafiły do komisji. Ja mam nadzieję jednak, że no, prace w komisjach nie ruszą, tak, że rzeczywiście tak jak w poprzedniej kadencji, na przykład był ten projekt dotyczący aborcji, został skierowany przez Sejm do komisji i po prostu nie był przez komisję ruszany. No ale mamy chyba świadomość, że w komisjach sejmowych także większość ma Prawo i Sprawiedliwość. Jeśli będzie uważało, że chce wykorzystać ten czas chaosu też z ich winy, do tego, by przeprowadzić zakaz aborcji, by karać za edukację seksualną, by dopuszczać dzieci do okrutnych i brutalnych polowań, no to nie zawahają się tego zrobić. Pani poseł, jak pani ocenia działania rządu teraz w obliczu epidemii koronawirusa? No nie oceniam tych działań pozytywnie, bo wiemy, że te działania były spóźnione. Tak? Pierwsze sygnały na świecie o koronawirusie pojawiły się w grudniu. Przez 3 miesiące prawie rząd uważał, że jakby temat nie istnieje i nie musimy się do niego szykować. Minister zdrowia i inni przedstawiciele rządu byli na feriach, szusowali na nartach w momencie, kiedy cały świat szykował się do pandemii. Wprowadzono rzeczywiście dosyć duże takie ograniczenia dotyczące, no, ze względu na to, żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. One były raczej dobrze przyjęte, nie wszystkie, ale większość tych ograniczeń było dobrze przyjętych. No ale też spójrzmy na te dwa projekty tarczy. Rząd mówił, że szykuje pakiety pomocowe, a tak naprawdę
pod przykrywką tarczy 1, a teraz także tarczy 2, przemycił bardzo dużo zapisów godzących w wolności obywatelskie, dające nieograniczone uprawnienia premierowi oraz ministrom w drodze rozporządzeń. No sam też paradoks, prawda, potem tych rozporządzeń, że zakaz na przykład wstępu do lasów, karanie ludzi mandatami za to, że jadą do pracy, że jadą rowerem, tak, albo korzystają właśnie, biegają w lesie, gdzie żadnej osoby przez 2 godziny innej nie spotkają. Więc uważam, że poszło to za daleko. No widzimy też bardzo tragiczną sytuację w służbie zdrowia, która przez długi czas nie miała podstawowego nawet sprzętu ochrony osobistej, maseczek, rękawiczek, nie mówiąc o respiratorach. Widzimy kwestię domów pomocy społecznej, gdzie ludzie po prostu cierpią, gdzie brakuje personelu medycznego. Uważam, że rząd nie był przygotowany na tę pandemię, mimo że większość krajów na tę pandemię się szykowała. Pani poseł, skupiając się chwilę na samej pomocy dla przedsiębiorców, którzy no, tkwią w takim zawieszeniu, nie wiedzą, co będzie jutro, kiedy będą mogli wznowić swoją działalność. Czy to będzie w drugim, czy w trzecim etapie, o którym mówił w tym tygodniu minister zdrowia wraz z premierem. Czy tarcza antykryzysowa to jest odpowiedź na realne potrzeby dziś przedsiębiorców? Nie jest. Tarcza kryzysowa i ta pierwsza i druga to jest tak naprawdę sito. To nie jest tama, to nie jest coś, co realnie pomoże przedsiębiorcom. To pokazuje też pewien taki upadek polskiego państwa, prawda, że jesteśmy państwem z kartonu, które nie ma wystarczająco środków, by w momencie kryzysu wspierać i przedsiębiorców, ale również pracowników, bo pamiętajmy, że bardzo dużo osób, szczególnie tych na umowach cywilnoprawnych, zostanie obecnie bez źródła dochodu, więc te skutki będą długofalowe. No, wsparcie dla przedsiębiorców jest niewystarczające, a do tego nie jest powszechne, czyli jest obarczone bardzo dużą pracą administracyjną. W momencie, kiedy przedsiębiorcy walczą o to, by przetrwać, prawda, stają przed dylematem, czy muszą zwalniać pracowników, czy być może po kilku miesiącach ich biznes będzie w stanie dalej funkcjonować, no to tutaj administracja rządowa funduje im pomoc obarczoną wypełnianiem bardzo, bardzo dużej ilości dokumentów, sprawozdań. Zamiast na przykład zrobić tę pomoc powszechną na zasadzie takiej deklaracji, kto zgłasza się o pomoc bez wypełniania dodatkowych druków i po prostu z takim zastrzeżeniem, tak, że jeśli nie spełniasz kryteriów ubiegania się o pomoc, a będziesz się o nią ubiegał, no to po okresie już ustania pandemii będą wyciągnięte konsekwencje. A na jaką pomoc ze strony państwa mogą liczyć właśnie osoby zatrudnione na umowy śmieciowe, które już teraz straciły pracę? No nie jest to pomoc wystarczająca, nawet wystarczy spojrzeć na ludzi kultury. Tam trzeba mieć odpowiednio wyznaczony czas, na przykład kiedy miało się podpisaną umowę o dzieło albo umowę zlecenie. Natomiast no, wiele osób, czy w świecie kultury, czy w innych dziedzinach, funkcjonuje w oparciu o takie ad hocowe umowy o dzieło, prawda, że wpada im właśnie jakieś zadanie i te umowy są na bieżąco podpisywane, a nie, że były podpisane 2 czy 3 miesiące temu. No i dla takich osób niestety brakuje pomocy. 10 maja czy 17 maja wybory prezydenckie? Wie pani już? Nikt tego chyba nie wie, natomiast chyba wszyscy mamy jasność, szczególnie jeśli chodzi o opozycję, że te wybory w maju nie powinny się odbyć. W momencie, kiedy nie funkcjonują szkoły, kiedy mamy zamknięte sklepy, kiedy upadają przedsiębiorstwa, ludzie tracą pracę, rząd wprowadza restrykcje noszenia maseczek, tak, czy jak wcześniej zakazuje nawet spacerów po lesie. Jednocześnie prezes Kaczyński, poseł Kaczyński chce zafundować Polakom dodatkowy wybuch epidemii poprzez przeprowadzenie wyborów. Tak nie działa demokratyczne, normalne państwo. Też spójrzmy na to, że w przypadku już tej tarczy 1, prawda, która była jeszcze w marcu głosowana, PiS przemycił też w nocy, to była bodajże godzina 2 w nocy, zapis o wyborach korespondencyjnych, a potem już całkiem no, polecieli po bandzie i zaproponowali cały projekt ustawy przeprowadzenia tylko i wyłącznie wyborów korespondencyjnych, które de facto dla zdrowia osób biorących w nich udział, dla pracowników poczty, dla pracowników komisji wyborczych, które nawet w okrojonym składzie będą musiały istnieć, stanowi po prostu ogromne zagrożenie i źródło rozprzestrzeniania się wirusa. Pani poseł, ale pani się spodziewa, że wybory jednak się odbędą, czy
Czy sytuacja będzie taka, że jednak w Polsce zostanie ogłoszony stan wyjątkowy albo stan klęski żywiołowej, no i wiadomo, że wtedy wybory nie będą mogły się odbyć? Już kilka miesięcy temu powinien tak naprawdę zostać ogłoszony stan klęski żywiołowej. Teraz ta ustawa o głosowaniu tylko i wyłącznie korespondencyjnym, tak? Czyli że nie będziemy chodzić bezpośrednio do lokali wyborczych, ale dostaniemy pakiety do głosowania pocztą i będziemy musieli je tam do skrzynek pocztowych wrzucić i one będą zliczane. Ta ustawa jest obecnie w Senacie. No i teraz czekamy na to, co postanowi Senat. Czy postanowi ją całkiem zarekomendować odrzucenie, czy będzie chciał na przykład wprowadzić określone poprawki, jak vacatio legis bardzo długie. Czy nie wiemy też, na jakim tak naprawdę etapie jesteśmy, jeśli chodzi o epidemię, bo sygnały rządowe są sprzeczne. Mamy na przykład rządowe informacje o ilości osób, które zmarły z powodu koronawirusa, a potem samorządy pokazują, że z ich danych wynika, że w danym mieście takich śmierci było dużo więcej. Nie wiemy sami, w jakim momencie będziemy 10 maja i czy rozwój tej pandemii, tak, czy będzie to wyhamowywać, czy nie będzie i czy w ogóle przeprowadzenie wyborów będzie w tym momencie możliwe, a też musimy poczekać na to, co postanowi Senat po konsultacjach społecznych nad takim projektem, w jakiej formie ten projekt wróci z powrotem do Sejmu. Musimy też pamiętać jakby o tak zwanej matematyce wyborczej. Wiemy, że posłowie, część posłów z Porozumienia Gowina jest przeciwna wyborom korespondencyjnym i wyborom w maju. Widzimy, że pięcioro z nich nie głosowało tak jak Prawo i Sprawiedliwość w przypadku tego głosowania korespondencyjnego. A jak projekt wróci z Senatu, to aby PiS móc go odrzucić albo przyjąć ewentualne poprawki, potrzebuje 231 posłów. Jasne. Natomiast bez tych posłów od Gowina ma tylko 230. Pani poseł, a jak się pani zapatruje w takim razie właśnie na propozycję Jarosława Gowina, by zmienić konstytucję i przeprowadzić wybory za 2 lata, tym samym wydłużyć kadencję prezydenta Andrzeja Dudy o 2 lata i on później oczywiście nie mógłby się już ubiegać o drugą kadencję kolejną? Nie, no to jest bardzo kuriozalna propozycja. Po pierwsze, mamy narzędzie, które pozwala nam na przesunięcie wyborów w sposób legalny, zgodny z konstytucją i obowiązującym prawem. I tym narzędziem jest wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, którego rząd usilnie odmawia. Po drugie, no nie zmienia się konstytucji ręka w rękę z mafią. Wiemy, do czego zdolne jest Prawo i Sprawiedliwość i że nie ma czegoś takiego, że w Sejmie pracuje się wspólnie, uzgadnia rozwiązania i potem te rozwiązania przegłosowuje na zasadzie jakiegoś konsensusu, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość nie cofa się przed niczym. I przy każdym projekcie, który dotyczyłby nawet pomocy, tak jak tarcze, próbuje przeforsować niedemokratyczne zapisy. Dla mnie zmienianie konstytucji z Prawem i Sprawiedliwością jest niedopuszczalne. Mamy legalne narzędzie, które pozwoli przesunąć wybory i to jest wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Do tego musimy dążyć. To na koniec jeszcze tylko jedna sprawa. Czy myśli pani, że rekomendacja ministra zdrowia będzie miała znaczenie przy podejmowaniu decyzji, co z wyborami? Obawiam się, że nie. Obawiam się, że poseł Kaczyński niestety ma swój plan w głowie. Zapewne sam jeszcze do końca nie wie, co zrobi, bo nie wie, jak rozwinie się sytuacja, nie wie, jaka będzie decyzja Senatu. Natomiast jest zdeterminowany, by te wybory przeprowadzić w maju wbrew rozsądkowi, wbrew konstytucji, wbrew prawu i z narażeniem zdrowia i życia Polek i Polaków, którzy w tych wyborach będą uczestniczyć. Dlatego uważam, że no niestety tutaj cynizm polityczny Prawa i Sprawiedliwości oraz jego lidera stoi ponad interesem państwa i ponad dobrem Polek i Polaków. Tyle, Małgorzata. I nawet tak, tutaj rekomendacja ministra zdrowia nie będzie w stanie na to wpłynąć. Tyle, Małgorzata Tracz. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Proszę na siebie uważać. Zdrowia życzę. Dziękuję i wzajemnie dla pana i dla wszystkich państwa. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. We'll be right back.